Zapraszam na podcast Serce i Rozum, czyli wszystko o komunikacji i psychologii w biznesie. Nazywam się Justyna Michniak-Szladerba i będę prowadzić merytoryczne rozmowy na tematy bliskie sercu każdego menedżera, HR-owca i coacha kariery. Jak budować zaangażowanie? Co robić, gdy pojawi się konflikt? Jak negocjować? Czy w biznesie można komukolwiek zaufać? Gdzie w tym wszystkim rozum? A ile tu emocji? Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Purłan-Leśniak, współwłaścicielka firmy konsultingowej Performance Digital, zajmującej się wdrażaniem strategii marketingowych i sprzedażowych dla B2B. Dzień dobry Karolina. Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawiłam Cię przed chwilą jako specjalistkę z obszaru marketingu, ale z tego co wiem, na Twojej ścieżce kariery był teatr. Był i był przez bardzo długi czas, to prawda. My dzisiaj będziemy rozmawiać na temat zmiany branży i myślę, jeśli się zgodzisz, że byłoby to dobrym rozpoczęciem naszej rozmowy, gdybyś mogła, zgodziła się opowiedzieć właśnie o tej swojej zmianie ścieżki kariery. Oczywiście, jak najbardziej. Więc może zacznę rzeczywiście od teatru, pominę te wcześniejsze dorywcze prace jako studentka, ale moją pierwszą pracą była praca w teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, więc na drugim końcu Polski. Tam przez lata studiowałam i kończąc studia wiedziałam już, że rozpocznę pracę w teatrze, co wtedy wydawało mi się sytuacją idealną, bo obroniłam się, miałam miesiąc wakacji z czystą głową, nie musiałam się o nic martwić i pamiętam jak dziś, że 1 sierpnia zaczęłam pracę na stanowisku specjalistki do spraw marketingu i organizacji jednej ze scen. Pracowałam na tym stanowisku przez ponad 2 lata, a następnie w obrębie tego teatru przyjęłam inne stanowisko, specjalisty do spraw impresariatu. I na tym stanowisku byłam również przez ponad 2 lata. W międzyczasie włączając się w organizację olsztyńskich spotkań teatralnych, takiego ogólnopolskiego festiwalu. No a potem moje życie prywatne tak się potoczyło, że wylądowałam w Krakowie. I tutaj jest taka też anegdotka, że nie miałam kiedy pocieszyć się za bardzo byciem bezrobotną, bo pamiętam, że w niedzielę przeprowadzałam się do Krakowa. W poniedziałek umówiłam się na spotkanie, nawet nie na rozmowę rekrutacyjną, po prostu na spotkanie z jednym z dyrektorów teatru właśnie w Krakowie, a we wtorek już zaczynałam pracę. Okej, dobrze poszło. Dobrze poszło, tak nawet nie miałam kiedy ochłonąć, kiedy pocieszyć się tym Krakowem po przeprowadzce, ale zaczęłam pracę w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie, na krakowskim Kazimierzu. I to dla mnie była pierwsza zmiana, bo mogłoby się wydawać, że teatr teatrowi, jakby, co tam może się różnić? Ale teatr w Olsztynie był instytucją państwową, a teatr w Krakowie jest stowarzyszeniem. Więc troszeczkę inaczej wyglądają kwestie, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o marketing, o budżetowanie. Więc tutaj miałam kilka kolejnych wyzwań. I w Krakowie w teatrze byłam przez 4 lata również. Ale potem doszłam do wniosku, że coś trzeba spróbować innego, że już jakby bardzo dużo się nauczyłam w jednym i w drugim teatrze, uczestniczyłam w wielu różnych projektach, w wielu różnych festiwalach, ale miałam takie poczucie, że no kurczę, nic mniej więcej tutaj już nie czeka. Niedosyt? Tak, niedosyt, ale też chyba chęć sprawdzenia się w innym obszarze, bo w teatrze spędziłam około 8-9 lat, więc myślę, że to był całkiem spory, spory czas, spory okres i doszłam do wniosku, że muszę sama siebie szczelendżować, że jakby tego potrzebuję, żeby sprawdzić, czy potrafię robić coś innego. No i przez chwilę się zastanawiałam nad tym, co to mogłoby być. Bardzo długo myślałam, że będzie to project management, ale gdzieś cały czas ten marketing od początku mi towarzyszył i stwierdziłam, dobra, stawiam już wszystko na tą jedną kartę. I tak się złożyło, że zaprzyjaźniona firma nie miała do tej pory marketingu, chcieli jakby rozpocząć budowanie takiego działu i w ogóle jakby działań marketingowych.
I coś ich podkusiło, że stwierdzili, że zaryzykują i dadzą mi tą szansę, za co jestem bardzo wdzięczna, bo uczyłam się tak naprawdę od podstaw wszystkiego, co jest związane z marketingiem. Miałam też naprawdę bardzo jakby przychylne środowisko do tego, żeby sobie eksperymentować, sprawdzać różne rzeczy. No i rzeczywiście, nieskromnie powiem, szło mi to dobrze. Ten dział marketingu też motywuje, prawda? Tak, zdecydowanie. Decyzja musiała być trudna w tym momencie. Okej, challenge'uję się, ale nagle... Tak? Od czego zacząć ten challenge? Od czego tu zacząć? I to myślę, że to trudny moment, taki stresujący moment, więc ten sukces, który się pojawia, nawet jeśli nie jest na początku jakiś bardzo spektakularny, myślę, że bardzo motywuje do dalszego działania. Oj, tak, zdecydowanie. Ja tam się cieszyłam najmniejszymi rzeczami. Mm. Naprawdę, to nie jest tak, że to były jakieś spektakularne kampanie, ale jak widziałam, że jedna rzecz że zaczyna działać, a potem właśnie kolejna, to już tak miałam, dobrze, już jakby przynajmniej wiem, w którą stronę mam iść. I to się bardzo fajnie zbiegło w ogóle z generalnym rozwojem firmy. Mm-hmm. Więc też bardzo szybko ten dział marketingu z jednoosobowego tak naprawdę zaczął się też rozrastać. Mm-hmm. Więc zaczęłam też tworzyć w ogóle zespoły marketingowe już w obrębie tej firmy. I tam byłam przez ponad prawie trzy lata. I jakby inna historia, jakby co się wydarzyło z firmą, ale pojawiła się przestrzeń w moim życiu zawodowym, żeby pójść jeszcze krok dalej. Tak. No i dlaczego mam pracować dla kogoś, jak mogę pracować dla siebie? Oczywiście. Więc stwierdziłam, że dobrze, no to podejmiemy kolejne ryzyko. Mhm. I rzeczywiście na ten moment jestem współzałożycielką firmy konsultingowej, to o czym wspomniałaś na początku. No i uważam, że to była na ten moment, i mam nadzieję, że tak zostanie, kolejna bardzo dobra decyzja. Ja wiesz, jak tutaj szykowałam się do tej naszej rozmowy, to zapisałam sobie, żeby cię zapytać, jak wyglądała twoja, i napisałam sobie w nawiasie z wykrzyknikiem dotychczasowa ścieżka kariery, właśnie mając na uwadze tą dużą dynamikę i twoją też bardzo dużą odwagę w podejmowaniu tych kolejnych kroków, tych challenge'y, bo tę odwagę trzeba mieć i trzeba, że oprócz tego, że świadomość, ambicje, tak, i myślę, że te różne takie cechy czy dyspozycje nam tu jeszcze wyjdą w czasie rozmowy, ale ta odwaga tutaj w tobie jest, w tobie siedzi, i ja myślę, że to słowo dotychczasowa ścieżka kariery jest bardzo adekwatne. Myślę, że jak się spotkamy za jakiś czas, to będziesz mogła mówić dalej, tak, to mi nie wystarczyło i chciałam jeszcze. I nie wiem, czy powiedzieć, czy jest taka szansa, czy jest takie ryzyko, bo wydaje mi się, że obie opcje są jak najbardziej właściwe. Odwaga to jest jedno, ale ja też bardzo dobrze się czuję jakby w zmianie. Aha. Więc jakby to też jest coś, co mnie właśnie motywuje, jakby próbowanie nowych rzeczy, zmienianie, sprawdzanie. Więc myślę, że rzeczywiście jest tutaj jakiś taki miks, trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby się decydować na takie kroki. Zdaję sobie sprawę, że absolutnie to jakby nie jest dla wszystkich. Mhm. I jakby wychodzę z założenia, że po prostu róbmy to, co jest jakby zgodne z nami. A jaka to będzie ścieżka, no to już jest indywidualna decyzja. Wiesz, czasami jest tak, że no właśnie, masz względnie uporządkowaną sytuację, no chociażby właśnie życia zawodowego, ale masz poczucie, że chcesz więcej. Natomiast czasami jest trochę trudniej, czy może trochę gorzej, kiedy to życie zawodowe ci się jednak nie układa, kiedy jest niewygodnie, kiedy ewidentnie czujesz, że to nie to, że kiedy chcesz się po prostu wydostać. I to też jest moment na zmianę. Jest. Taką, no okej, motywowaną może zewnętrznie, tak? To, w czym w tym momencie jestem, jest dla mnie po prostu niewygodne, czy też może niekorzystne, na przykład finansowo, czy z jakichś innych przyczyn. I wtedy też ta zmiana wchodzi, no i wtedy też ta odwaga jest konieczna. Jakkolwiek właśnie, tak jak mówię, nie wynika z tej motywacji wewnętrznej, z tej takiej wewnętrznej siły, no tylko praktycznie z konieczności. Tak, to prawda. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jakby naprawdę, ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale mamy, życie jest za krótkie, żeby spędzać je w pracy, w której się nie lubi, żeby i jakby marnować. Siedzieć za biurkiem czy gdziekolwiek indziej i robić coś, co nas frustruje przez kilka godzin dziennie. Jakby szkoda zdrowia na to, naprawdę. A ja też sobie zawsze stawiam takie pytanie, a raczej tworzę sobie takie scenariusze.
co najgorszego się może wydarzyć. Tak. I to absolutnie nigdy się nie wydarzy. Absolutnie nigdy. Więc jakby zderzenie się z tymi naszymi największymi strachami, naprawdę wyobraźmy sobie najmroczniejszy, najbardziej czarny scenariusz. Dam sobie rękę uciąć, że on się nie ziści. Co się może wywalić? Ja tutaj pozdrawiam mojego męża, on prawdopodobnie jak będzie odsłuchiwał ten odcinek, to się uśmiechnie, bo czasami odsłuchuje. Pozdrawiamy męża. Zdecydowanie. Ja bardzo często właśnie zadaję to pytanie w naszym domu. Jak coś planujemy, to a co się może wywalić? Też lubię patrzeć z tej perspektywy, właśnie lubię zbudować ten najczarniejszy z czarnych scenariuszy, żeby być na to gotowym. Myślę sobie, jak będę na to gotowa, to inne rzeczy już ogarnę bez problemu. Jak już wiem, co zrobić z tą taką najbardziej właśnie czarną wersją. Dokładnie, zgadzam się. To co jeszcze mi też pomaga, to w sytuacji, która jest dla mnie na przykład albo stresująca, albo nie jestem pewna, jak zareagować, albo jaką decyzję podjąć, to nie pamiętam, gdzie to przeczytałam i w jakiej książce, ale pamiętam, że dla mnie to było po prostu game changer. Jakby, czy to będzie miało jutro znaczenie, czy to będzie miało za tydzień znaczenie i czy to będzie miało znaczenie za rok. Dokładnie. I tutaj możemy sobie bardzo dużo odpowiedzi znaleźć w samych sobie. Tak, i bardzo szybko tą metodą. Tak, bardzo tak, szybko tą metodą. Tak. Czy można mówić o takich krokach przy zmianie branży? Ten pierwszy krok chyba już mamy. Czyli to się musi stać we mnie, tak? Natomiast jak już czuję, że to jest ten moment, to co ja robię dalej? Tak, żeby to zrobić, wiesz, jednak ja tu zawsze pytam o to, czy bardziej z sercem, czy z rozumem. Zresztą zapytam cię na koniec, ale... ale no chyba jednak trzeba zacząć od tego serca tutaj. Ja muszę czuć, że to jest moment na zmianę, no ale jednak trochę rozumu też by się przydało, żeby to jednak nie był taki dziki szał, tylko wedle jakiegoś planu. Czy można mówić o takich krokach? Ja myślę, że na pewno jest kilka rzeczy, które na tej drodze mogą być pomocne. I jak zazwyczaj się mówi o tym, żeby sobie wypisać, czy to swoje mocne strony, czy wypisać sobie rzeczy, którymi chcielibyśmy się zajmować, które lubimy. Dla mnie na przykład osobiście o wiele bardziej pomocne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czego nie chcę robić. I to znowu, to się wydaje takie proste, ale jednocześnie jest bardzo trudne, żeby to sobie wszystko gdzieś tam uzmysłowić. I ja jestem też fanką w ogóle zapisywania takich rzeczy, bo to, co jest na papierze, to jednak zostaje. Za tydzień możemy nie pamiętać, co dokładnie sobie pomyśleliśmy na dany temat. Więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czego nie chcemy robić, czym się nie chcemy zajmować, co nas frustruje w życiu zawodowym, bo to jest pierwsze sito. Nie będziemy wtedy przeglądać ogłoszeń o pracę, w których będą... Znowu w teatrze. Na przykład. W których będą właśnie te czynności, które są na naszej kartce z wielkim nie. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Odpowiedzenie sobie oczywiście też na to, jakby co chcielibyśmy robić, jest bardzo, bardzo istotne. Ale też fajnie, gdyby tych opcji było troszeczkę więcej niż jedna. Choćby po to, żeby sobie móc je potem... pokaprysić. Tak, dokładnie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja przez bardzo długi czas miałam problem z tym, że nie czułam się pewnie mówiąc po angielsku. Bardzo dużo rozumiałam, oglądałam, słuchałam, ale jak przychodziło do mówienia, to mnie po prostu paraliżowało. I czułam, że jeżeli chcę iść w świat marketingu i chcę iść globalnie, a nie tylko lokalnie, no to muszę coś z tym zrobić. Więc zdanie też sobie sprawy z naszych takich, nawet nie tyle, że słabości, tylko tego, jakby, co nas uwiera i próba jakby naprawienia tego, zaopiekowania może, nawet nie naprawienia, tylko zaopiekowania tego, da też nam potem pewność w podejmowaniu dalszych decyzji. Ja teraz nagrywam wideo po angielsku, czego bym jeszcze po prostu, nie wiem, trzy czy cztery lata temu w ogóle nie przyszłoby mi to nawet do głowy. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam akcentu, na pewno robię jakieś błędy, ale mówię. I na tym mi zależało, więc jakby takie właśnie pokonywanie trochę własnych słabości i zaopiekowanie tych rzeczy, które właśnie nas gdzieś tam uwierają, to myślę, że to jest kolejny krok. I możemy to zrobić samodzielnie, możemy to zrobić przy wsparciu innych, bo to też zależy od tego, jakie podejście preferujemy. Myślę, że fajnie jest o tym z kimś po prostu porozmawiać. Tak, zderzyć. Zderzyć, tak, swoje pomysły. I też znowu możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy porozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, możemy
mogę rozmawiać z profesjonalistą, który się zajmuje jakimś doradztwem zawodowym, czy podobnymi tematami. No i takie chyba nie poddawanie się, to jakby przygotowanie się, że to nie zawsze będzie proste i że no to nie właśnie. Jest tak, że od razu nam się uda. Więc wydaje mi się, że taka wytrwałość, taka właśnie, no nie wiem, trochę wola walki o siebie, jakby o siebie zawodowo, że to jest ważne, żeby nie odpuszczać sobie, nie odpuszczać innym, tylko jakby sfokusować się na tym celu, a prędzej czy później do niego dojdziemy. Powiedziałaś o tym wsparciu. Mhm. I tak sobie pomyślałam, jako taka pierwsza myśl, może dlatego, że mi po prostu bliska z racji funkcji miejsca pracy. Mamy taką ścieżkę kształcenia coaching kariery na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie. I to są studia pierwszego stopnia. No i właśnie finalnie absolwent może stać się coachem kariery, może stać się właśnie doradcą zawodowym. Tam zresztą jest jeszcze szereg, szereg innych opcji. Zresztą generalnie fajne studia. Tak brzmią. Myślę o nich, że są fajne w kontekście naszej rozmowy, ale też w kontekście w ogóle studiowania, bo oprócz tego, że później jako absolwent możesz komuś pomóc, bo stajesz się specjalistą, ale jako, że mamy studentów studiujących na tym kierunku, to mogę sobie też ich trochę poobserwować w praktyce działania. Oni przy okazji właśnie opiekują się sobą. Nie tylko wykształcają te określone kompetencje, zdobywają wiedzę, umiejętności w zakresie bycia taką osobą wspierającą innych, ale też mogą wykorzystać ten czas jako moment na taką refleksję nad sobą samym. I właśnie tak, jak ładnie powiedziałaś, zaopiekowanie się tymi swoimi silnymi i słabszymi stronami. I uważam, że to jest po pierwsze duża wartość dodana samego takiego procesu uczenia się, ale też właśnie takie, myślę, że bardzo silne wsparcie. I stąd przyszło mi do głowy jako pierwsze, gdy powiedziałaś w ogóle o wspieraniu, ten coaching, tak jak mówię, z mojej perspektywy, czyli z tej perspektywy właśnie akademickiej. Jakie jeszcze inne formy wsparcia miałaś tutaj na myśli? To jeszcze może się tak odniosę na chwilkę do tego coachingu, bo wydaje mi się, że to, że wasi studenci jakby na tym kierunku mają już jedną przewagę. Oni są wyposażeni w narzędzia. Tak. I oni wiedzą już, albo będą wiedzieć po ukończeniu studiów, jak sobie z danymi tematami radzić. No i właśnie myślę, że coach kariery ma te narzędzia, których nam czasami po prostu brakuje, dokładnie, bo nie mamy wiedzy w tym zakresie. Więc warto sięgnąć po pomoc do kogoś, kto może nas w te narzędzia wyposażyć. I one potem z nami zostaną i przydadzą nam się teraz, ale może też przydadzą nam się za 5 lat, jak zdecydujemy się znowu zmienić ścieżkę kariery. Więc tak, więc myślę, że coaching rzeczywiście jest jedną z takich form wsparcia. Myślę, że bardzo fajną opcją jest skorzystanie z jakiegoś programu mentoringowego. Ja parę lat temu sama z takiego korzystałam. To jest akurat mentoring dla kobiet, dla dziewczyn. Der IT. Chyba rekrutacja do niego odbywa się 2 razy w roku. I to jest program skierowany do dziewczyn, które chcą się albo przebranżowić, albo które chcą właśnie odnaleźć swoją ścieżkę w świecie IT. Aha. Ale nie tylko mówimy o takim, nazwijmy to, technicznym IT, tylko rozumiem, tam są też rzeczy związane właśnie na przykład z project managementem. Ja byłam na ścieżce project managementu, jak wtedy się zastanawiałam nad tym, czy to jest to, czy jednak marketing. Aha, ale widzisz, tu jest też ten rozum, wiesz? Ja próbuję tak to wyłapywać, bo ty to sprawdzałaś. To nie było tak, że sobie siedziałaś w fotelu i albo to i właśnie takie kaprysy, tylko jednak poszłaś, sprawdziłaś, tak? Dołożyłaś stare i mówisz, tak? Ale na podstawie określonych danych. To jest jednak analiza. No tak, no i właśnie to jest ciekawe, że mówisz o analizie, bo ja w międzyczasie jeszcze odkryłam właśnie analitykę internetową. Okej. Okay. Która mnie wcześniej, jakby w ogóle nawet nie miałam pojęcia, co to jest. A to mnie tak pochłonęło, że ja teraz nieważne z kim pracuję, to mówię, musimy od tego zacząć. Musimy zacząć od tej analityki. Jak pracuję z klientami, mówię, bo
tam są właśnie, tam są dane, tam są fakty, to jest coś, co jakby na podstawie tego możecie podejmować dobre decyzje, albo przynajmniej podejmować decyzje w oparciu o coś. Więc wydaje mi się, że takie sprawdzanie, mhm. a nie tylko myślenie o różnych opcjach, da nam o wiele więcej. Mhm. Bo nawet jeżeli dojdziemy do wniosku, że to jest nie dla nas, to jest super cenne. Dokładnie. I też wydaje mi się, że właśnie taka odwaga próbowania różnych rzeczy i mówienia o tym, że nie, okazało się, że to nie jest dla mnie, to jest też coś, czego powinniśmy się nauczyć, bo jednak żyjemy w tym kulcie sukcesu i o tego, tak. że w ogóle, nie wiem, no jak już znajdziemy tą pracę, to już trzeba się jej trzymać i trzeba się rozwijać, a ja wychodzę z założenia, że nie, że trzeba sprawdzać. Że trzeba testować różne opcje i szukać tego, co nam w danym momencie odpowiada, bo nie wiem, nawet podejmując studia, może nam się wydawać, że dany kierunek jest tym, który nas interesuje, a finalnie skończyć w zupełnie innym miejscu. O, tak. Ja na przykład z wykształcenia jestem filolożką polską, więc jakby... Okay. Nie mówię, język polski mi się przydaje do pracy, ale jakby no, to nie jest moja ścieżka zawodowa. Więc, mam kolegę, który podejmował 11 prób znalezienia właściwego kierunku studiów i po wielu latach, już nie pomnę, ile to było lat, ale to zajęło mu trochę czasu, bo każdy kierunek rzeczywiście sprawdzał, czyli wchodził, zapisywał się tak i przez chwilę studiował, semestr albo dłużej i orientował się, że nie, to nie to. I podejmował inny i tak jak mówię, 11 razy, aż wreszcie trafił. Trafił na to, czego ewidentnie szukał. To tak jak w tym kawale ze studentem, który szuka tego pytania tak właściwego i za to dostaje ocenę dostateczną. Tak on tutaj też szukał, bardzo długo szukał, dużo dłużej aniżeli większość ludzi, tak? Ale wreszcie znalazł i teraz jest szczęśliwym człowiekiem, wykonuje pracę w takim obszarze, który go interesuje i którego tak naprawdę właśnie cały ten czas szukał, jednocześnie no, nie mogąc go tak jakby na starcie od razu zdefiniować. I to poszukiwanie siebie jest tutaj bardzo ciekawym procesem. Tak, zgadzam się. Nie znam człowieka, ale jestem przekonana, że każda ta próba i tak czegoś go nauczyła i wyciągnął coś dla siebie. Więc to jest, naprawdę, szukanie jest fantastyczną sprawą. Możemy mówić też na pewno o wsparciu ze strony najbliższych. Tu przychodzi mi, jakby sprawa jest dość ewidentna, tak? Są to nasi najbliżsi, no więc życzą nam najlepiej, no więc doradzą nam w tym sensie najlepiej, tak? Niemniej jednak zastanawiam się nad takim podcinaniem skrzydeł niechcący. Czyli taka sytuacja, w której jesteś potrzebna, tak? Jako żona, czy jako mama, czy jako córka, czy jako przyjaciółka i tak dalej. I w związku z tym blokuje cię to, bycie potrzebną, czy te oczekiwania takie społeczne wobec roli, którą, czy ról, które pełnisz, od podejmowania różnych, różnych działań. Ja podam przykład. Jeżeli dziś ktoś by przyszedł i powiedział, czy mogłabym przeprowadzić jakieś szkolenie z obszaru, który lubię, na którym się znam i w sensie merytorycznym mogłabym to zrobić, no tylko, że szkolenie będzie się odbywało chociażby na drugim końcu w Olsztynie, na przykład. Żeby nie odpływać też za daleko, tak, do Australii chociażby. No i ma tam spędzić na przykład 2 tygodnie, więc ja tego nie widzę. Tylko dlatego, żebym bardzo tęskniła za moimi bliskimi do tego stopnia, żebym uznała, że to bez sensu, że ja tam pojadę i będę to robić, mimo że tak jak mówię, merytorycznie jak najbardziej i przez ciekawość też jak najbardziej, ale trzyma mnie w podjęciu decyzji, znaczy właśnie tak trochę podcina tę decyzję rola. Którą pełnię. I tu chodzi mi o to takie, w cudzysłowie, niebezpieczeństwo tych rad ze strony bliskich. Czy spotkałaś się z czymś takim, czy właśnie odwrotnie, popychali cię? Ja myślę, że są w ogóle dwa niebezpieczeństwa. Jedno to jest to właśnie takie, nawet nieświadome podcinanie skrzydeł, to no, o czym o to powiedziałaś. Chodzi, tak? A dwa, brak obiektywizmu. No właśnie. Czyli mogą ci mówić, że nieważne na jaki pomysł wpadniesz, to on i tak będzie świetny. I nikt jakby tego z tobą nie zweryfikuje. Więc wydaje mi się, że tutaj to są takie właśnie dwa zagrożenia. Natomiast ja prywatnie mam, jeżeli chodzi na przykład o moich rodziców, to
jakby oni mówili mi, że ja mogę robić co chcę, dopóki jestem bezpieczna, więc jakby ja miałam naprawdę takie bardzo, bardzo duże wsparcie z ich strony. Moja mama czasami się śmieje, mówi, że ja już za tobą nie nadążam, ja nawet nie wiem, co ty robisz, weź mi wytłumacz. Ale też jesteśmy daleko od siebie, bo oni mieszkają właśnie na Warmii, ja tutaj, więc to też jest pewnie trochę inaczej niż gdybym żyła z nimi na co dzień. Tutaj akurat jest przykład rodziców, no ale to może być mąż, żona, ktokolwiek. Natomiast ja też czasami łapię się na tym, że sobie myślę, kurczę, może lepiej będzie, jak nie podejmę się czegoś, bo to znowu czas, bo to właśnie kombinowanie, jak tutaj pogodzić wszystkie inne obowiązki. Ale tutaj z kolei mogę przywołać książkę, którą przeczytałam z końcem zeszłego roku i która też uważam, że jest w ogóle bardzo fajnym narzędziem. Esencjalista. Czy esencjalizm? Jedno z dwóch teraz. Okay. Chyba esencjalizm, która jakby pomaga nam, również wyposaża nas w narzędzia, które pomagają nam podejmować właśnie decyzje, mówić nie na niektóre, na niektóre jakieś tam propozycje, sytuacje. Ale to, co ja sobie z niej wzięłam, to jest skrót WIN. What's important now? No i jak sobie odpowiem na to pytanie, to dla mnie wtedy jest wszystko jasne. Czy wiem, że dla mnie ważniejsze jest teraz, żeby zostać w domu? No więc czy, właśnie. Tak. Czy potrzebuję jednak z tego domu wyjść, bo zrobi to dobrze wszystkim innym? I po prostu sobie spędzić 3-4 dni gdzieś. Więc to są naprawdę proste rzeczy. Tylko jak ze wszystkim trudno je zaimplementować. Tak. Ale to też wymaga treningu. To jest takie, jak idziemy, nie wiem, na siłownię, na zajęcia jogi, cokolwiek, no to takie rzeczy też możemy sobie ćwiczyć. Wyćwiczyć. Po prostu. Wyćwiczyć. A powiedz, w środowisku pracy, jak myślisz, na ile, no nie wiem, chociażby pracodawca może pełnić taką rolę wspierającą, no bo co do zasady, może nie być mu na rękę, że ja będę chciała myśleć o jakichś zmianach. Może to być dla niego kłopotliwe, no już pomijając ten fundamentalny kłopot, że po prostu odejdę, tak, przy jego wsparciu. No ale jednak z drugiej strony patrząc, z perspektywy takiego skutecznego zarządzania ludźmi, zależałoby mi, żeby mój pracownik mógł realizować się w takim obszarze, w którym czuje się dobrze, w którym czuje się wygodnie. W szczególności właśnie z uwagi na poziom jego zaangażowania, który może spadać właśnie wtedy, kiedy będziesz chodzić do roboty na te 8 godzin, tylko po to, żeby tam wysiedzieć. Tak? Ten poziom zaangażowania wtedy na pewno nie jest wysoki. Więc z perspektywy pracodawcy sprawa też jest istotna, choć ryzykowna. Ryzykowna, ale wydaje mi się, że ryzyko jest zawsze, bo pracownik jakby nie chciał, to i tak odejdzie, jakby i tak znajdzie sobie powód. Ale wydaje mi się, że inwestowanie w swoich pracowników i dawanie im możliwości rozwoju w obszarach, które ich interesują, jest kluczowe dla wszystkich. I dla pracownika, który będzie zadowolony i będzie chciał pracować właśnie z tobą, a nie z kimś innym. Ty i twój biznes czerpiesz korzyści z tego, że masz wykwalifikowanego pracownika, który interesuje się danym zagadnieniem. Więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja win-win. A jakby zastanawianie się nad tym, czy kurczę, ja go wyszkolę, a on mi za 2 lata odejdzie, no to i tak się może wydarzyć. Ale przez te 2 lata możesz mieć albo korzyści, albo możesz mieć właśnie sfrustrowanego pracownika, który przychodzi na 8 godzin tylko po to, żeby je wysiedzieć. No więc jakby to jest bardzo trudne, ale to też wydaje mi się, kto jaki ma styl zarządzania, styl prowadzenia biznesu. Są osoby, które mają taką naturę wręcz lidera, właśnie mentora, a są osoby, które zupełnie jakby tego nie czują. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Natomiast ja wychodzę z założenia, że warto inwestować w swoich pracowników. Wiesz, przyszedł mi teraz, jak tak o tym mówimy, to przyszedł mi jeszcze w ogóle inny obszar do tego tematu. Mianowicie budowanie tego kapitału ludzkiego, ale właśnie nie z perspektywy pracodawcy, tylko z perspektywy pracownika. Budowanie tego swojego kapitału i też budowanie wizerunku tego kapitału, tak? Czyli pokazywanie siebie no z takiej perspektywy, która może być atrakcyjna potencjalnie dla moich
potencjalnych przyszłych pracodawców. Wykorzystujemy dzisiaj do tego pewnie głównie sieć. Chyba tak wolno mi powiedzieć, że to jest dzisiaj główne źródło, czy główne miejsce budowania tego wizerunku. I zastanawiam się, bo kiedyś uczestniczyłam w takim webinarze w czasie pandemii, gdy było wyraźnie tam powiedziane, że to nie jest tak, że możesz sobie na tych wszystkich portalach tak po prostu zbudować swój profil i on będzie uniwersalny i on będzie idealny. Tylko jednak trzeba budować ten profil właśnie z nastawieniem na określony cel. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę pułapka w sytuacji właśnie przebranżowienia. Czy ja nie powinnam również tam wejść w edycję takiego profilu, żeby jednak on podążał za mną i był dostosowany do tej mojej zmiany ścieżki. Ja myślę, że powinien być edytowany. Bo tutaj na przykład odniosę się do LinkedIna, który jest taką platformą najbardziej biznesową. I uważam, ja ze swojego doświadczenia i też zachęcam do tego między innymi dziewczyny, które pracują w performance, żeby one były aktywne, nawet dla samych siebie, żeby miały zaktualizowany ten profil, żeby uzupełniały informacje. No bo nigdy nie wiadomo, kiedy to zaowocuje. Oczywiście to jest za mało mieć po prostu uzupełniony profil. Tak. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, no to jednak musimy być aktywni. Musimy tworzyć te posty, ale myślę, że to wszystko powinno być w zgodzie z nami. Czyli piszmy o tematach, które nas interesują. Nawet jeżeli wydają się niszowe. Jakby na nisze też jest zapotrzebowanie. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej, nie chcę powiedzieć, że powinniśmy, ale na pewno jest to dobra praktyka, żeby być obecnym między innymi właśnie na LinkedInie i być aktywnym. I teraz umknęła mi myśl, ale coś chciałam powiedzieć. Aha, i tak, żebyśmy nie zakłamywali tego profilu. Też chciałam pociągnąć właśnie ten wątek. Tak, wiesz, jakby nie zakłamujmy jakby rzeczywistości, no bo potem ja wierzę w to, że wszystko do nas wraca, więc potem oberwiemy prędzej czy później rykoszetem za to. Więc jeżeli przez, nie wiem, rok byłam w jednej firmie, potem przez pół roku nic nie robiłam, bo tak mi się życie ułożyło, a potem przez dwa lata byłam w firmie X zupełnie innej branży i zajmowałam się czymś innym, ja uważam, że to jest wartość. No bo masz już różne doświadczenie, jakby profilowanie się, jeżeli od początku wiesz, że chcesz się profilować i chcesz iść tylko na przykład, nie wiem, w sprzedaż albo w jakiś consulting, cokolwiek, no to okej, no to buduj sobie ten profil w tym kierunku. Ale jeżeli twoja ścieżka była kręta i zawiła, no to pokaż to. To nie jest jakby zupełnie powód do wstydu. I teraz mi się przypomniało, jak dosłownie, nie wiem, z dwa tygodnie temu przyjaciółka wysłała mi screen z LinkedIna, z jakiegoś profilu. I było właśnie, na LinkedInie jest historia zatrudnienia. No i było, to był profil jakiegoś pana, który przez 10 lat był CEO w jakiejś tam firmie, naprawdę dużej, poważnej, a potem po 10 latach jest zmiana stanowiska na goose farmer. Więc dało mu prawdopodobnie w kość to CEO. Tak, więc my uciekamy w Bieszczady, oni tam w gęsi, więc ale i to było... Wcale nie wiadomo, czy ma łatwiej teraz. Właśnie. To prawda, pytanie. Ale jakby jak to zobaczyłam, to sobie myślałam, no kurczę, no i super, nie? To jest to. Ale wiesz, ja myślę, tak w kontekście całej tej naszej rozmowy, ja myślę, że to bycie prawdziwym, bycie takim szczerym, po pierwsze wobec siebie, a po drugie też właśnie wobec świata, przyszłych pracodawców obecnych i tak dalej, ta prawda czy prawdziwość tutaj ma bardzo duże znaczenie. I czy to mówimy szczegółowo przy budowaniu wizerunku, czy w ogóle przy budowaniu swojego życia zawodowego, takie podążanie za sobą, robienie niekoniecznie tak, jakby ktoś chciał, czy społeczeństwo chciało, czy że tak wypada, bo już tak zaczęłam i tak dalej, tylko tak jak ja w danym momencie czuję, tu i teraz, tak jak, no właśnie, to jest prawdziwe, tak jak wynika ze mnie. No ja się podpisuję pod tym wszystkimi kończynami, już nie tylko rękoma. Bo jakby to zawsze jakby, właśnie to, co powiedziałam, że albo to zawsze do nas wróci, albo i tak będziemy w miejscu, w którym będziemy nieszczęśliwi. No więc właśnie. I to są już takie trochę głębsze i trudniejsze tematy, do których ja się nie czuję kompetentna w ogóle, żeby się wypowiadać, ale no jeżeli będziemy przez kilka lat sfrustrowani, no to się odbije na wszystkim. Szkoda życia. Dokładnie.
Dokładnie, więc jakby odwagi, jakby takiej determinacji, wytrwałości, sprawdzania i tego nie bania się porażek, bo te porażki będą po drodze, one są nieuniknione, ale z porażek jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę chyba nawet więcej niż z sukcesów. Tak mówią. Więc jakby wydaje mi się, że żeby to po prostu sobie o tym właśnie gdzieś tam pomyśleć i wdrożyć. To jak zadam ci na koniec pytanie, które zawsze zadaję na koniec. Czy zmiana branży bardziej z sercem, czy z rozumem? To ja mam chyba trzecią odpowiedź. Ja od wielu, wielu lat kieruję się intuicją. Okej. Czyli gdzieś myślę, że można to podpiąć bardziej pod serce, ale tak, no chyba intuicja to jest coś, co mnie prowadzi. Rozum na szczęście też mi towarzyszy, więc jakby tak, ale myślę, że takie słuchanie siebie naprawdę to jest klucz do tego, żeby nam było dobrze. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja również. Państwu też dziękuję i zapraszam na następny odcinek.